pseudo-prezydialnego stołu, żeby pan był widoczny, bo pan tutaj będzie najważniejszą osobą, ponieważ pan burmistrz do mnie zadzwonił, że prawdopodobnie nie będzie, bo powiedział, że jest zarobiony. Ja mam wiele nie powiem. Że generalnie całą koncepcję budowy wiaduktu przedstawił miesiąc temu na zebraniu zarządu. Za chwileczkę będzie pani radna Pawełko, ona protokołowała i ona wam to przedstawi, co było mówione, ponieważ no nie mogę rozczytać dokładnie, bo to było ręcznie pisane. My to później przepisujemy na komputerze, ale no trudno czasami cudze pismo przeczytać. Chcę powiedzieć, że jako, ponieważ nie wszyscy tutaj z was zawsze uczestniczyli jako mieszkańcy w naszych posiedzeniach, chciałam tylko powiedzieć, z jakimi inicjatywami jako Rada Osiedla Centrum wystąpiliśmy do Rady Miejskiej i część z tych naszych inicjatyw została już zrealizowana. Między innymi to było tak, wykonanie nawierzchni chodnika przy skrzyżowaniu ulicy Sienkiewicza i Dwęckiej, przejście prowadzące do przejścia dla pieszych przed liceum ogólnokształcącym, a także zamontowanie dwóch nowych ławek. Ławki są, bo tu chodzi o ten skwerek przy byłym domu harcerza, obecny jeszcze dla mnie jest, tak? Przejście przez skwer też zostało zrobione, jest nowa nawierzchnia. Wykonanie jest. Wykonanie chodnika łączącego ulicę Sienkiewicza od schodów z istniejącym chodnikiem na ulicy Kolejowej oraz opracowanie projektu remontu ulicy Kolejowej. To jest podobno w trakcie realizacji, co powiedział nam pan burmistrz, ale jeżeli chodzi o ulicę Sienkiewicza do schodów, również to była taka propozycja, żeby ulicę Armii Krajowej do Herdera, przejście tam, gdzie ludzie sobie robią przejście od schodów, ale tutaj był również przedstawiciel i policji i powiedzieli, że to ze względów bezpieczeństwa nie można sobie robić przejścia tam dla pieszych, gdzie sobie wszyscy mieszkańcy życzą, no tylko po prostu to są jakieś tam określone normy i przepisy. No my przyjmujemy to do wiadomości, no bo my wychodzimy z inicjatywami, ale nie zawsze mamy tam świadomość, że no nie wszystko może być nasze chcieństwo zgodne z prawem, tak? Dofinansowanie wiaty na kontenery na śmieci przy budynku Armii Krajowej. To już koleżanka powie, czy to zostało zrobione. Nie zostało, bo tam akurat... Doposażenie w zabawki i ogrodzenie placu zabaw mieszczącego się przy tak zwanym pasażu. To zostało już zrobione. Nowe są, nowe sprzęty są postawione, tak? Wykonanie chodnika przy ulicy Warmińskiej i Żeromskiego oraz Zatok Postojowych. To jeszcze nie jest zrobione, ale monitorujemy, żeby było, ponieważ tam jest trawa, nie ma w ogóle chodnika po jednej stronie. Przepraszam za ten pogłos, ale to jest mój służbowy mikrofon służący mi głównie na akcje protestacyjne. Można i tak to postrzegać. Wykonanie chodnika na ulicy Piłsudskiego od strony przejścia z ulicy Żeromskiego oraz wykonanie oświetlenia, bo tam się pali co druga lampa, chodzę często z przerwą wieczorami, to no, egipskie ciemności. Zmiana organizacji ruchu, wprowadzenie strefy zamieszkania od strony banku PKO SA do budynków wielorodzinnych obecną ulicą jednokierunkową. To jest tutaj za tym markiem PKO to osiedle. Tam już jest to częściowo realizowane, nawet częściowo zostało zrobione, ale jeszcze nie wszystko. Opracowanie koncepcji miejskiego wybiegu dla psów przy ulicy Kolejowej. No to zostało oprotestowane przez mieszkańców, którzy tutaj byli na poprzednim zebraniu, to było w ubiegłym roku, że no sobie nie życzą, żeby tam był wybieg dla psów. No ja mam psa, uważam, że gdzieś ten wybieg powinien być, żeby ulicy nie wyglądały nasze tak, jak wyglądają. No ale trudno, no to był głos wołającego na puszczy. Wyrównanie i wyprofilowanie terenu na ulicy Kopernika wewnątrz osiedla od budynku numer 3 do 23. Teren był nierówny, pofałdowany. Zostało to już zrobione, tam jak ktoś tam mieszka, to tam jest taką, no taka szutrowa droga zrobiona. Nie jest to plaża pełnia szczęścia. Niemniej tam były góry i doliny, samochodem nie można było przejechać,
wszystko było ubłocone. No teraz jako tako... Ale nie do końca. No nie do końca, ale już miejmy nadzieję, że to jest światełko w tunelu. Cośkolwiek zostało zrobione. To wszystko masz zaprotokołowane, bo to już było poprzednio. To tak wiedziałam, żeby poinformować, tak? Ale nie ma, bo to miało być ulicy od Armii Krajowej chodnik do wzdłuż jak dom harcerza do przejścia, jak się idzie do liceum, to ten chodnik tak. Nie jest zrobiony. Nie jest, no ale ławki tylko postawione. Ławki są postawione, tak. Dzisiejsze zebranie dotyczy omówienia koncepcji budowy wiaduktu na terenie osiedla centrum. Przewidujemy dyskusję i pan burmistrz, dzwoniąc do mnie, poprosił o, żeby zanotować wnioski i sugestie mieszkańców. Jeśli by nie mógł przybyć, no do tej pory nie przybył, więc trudno mi powiedzieć, czy będzie. Witamy jeszcze pana Piotra Panka, to jest również nasz przedstawiciel, nasz Rady Osiedla Centrum. Słuchajcie, główny temat wiaduktu. Ja jestem skromną humanistką, nauczycielką i budowlańcem i nie znam się na tym. Nie ukrywam, że bardzo liczyłam na obecność pana burmistrza. No, pan burmistrz stwierdził, że w zasadzie wszystko zostało powiedziane na poprzednim zebraniu, gdzie byli tylko przedstawiciele naszej rady. Były media, zresztą wszystko jest nagrane, możecie sobie posłuchać, co pan burmistrz mówił. Cała koncepcja stwierdził, że została zatwierdzona już w ministerstwie, że to byli fachowcy, dają dofinansowanie, wiedzą, gdzie mają być zjazdy, przejazdy. Ja z nim nie mogę dyskutować na ten temat, bo ja się na tym nie znam. Dlatego zaprosiliśmy go tutaj, żeby usłyszeć wasze sugestie. Prosiliśmy o wizualizację, jest to sprzęt przygotowany. Wizualizacji nie będzie, no bo skoro nie ma osoby kompetentnej. No to nie ma że będzie pan czego prezentować. To nie należy pisać z zawiadomieniem. Pan burmistrz do mnie, przepraszam bardzo, do mnie zadzwonił o godzinie 17 dzisiaj na komórkę, że go nie będzie. Że go nie będzie. Zaproszenie poszło dwa tygodnie temu, wiedział o tym wcześniej. Kiedy będzie przerwa? Może po prostu skorzystamy z okazji, że jest pan starosta. Jakby to nie było, to jest droga powiatowa. Może pan starosta się wypowie na temat koncepcji, co jest w ogóle w tej materii, wiadomo. Dzień dobry, ja mam z Moskowego. Nazywam się Andrzej Łuczkowski, ja w funkcji starosty od 2 lat. Zostałem podążony, więc jestem. Trochę jestem w niezręcznej sytuacji, bo nie ma jak gdyby tego, kto to wymyśli i tego, kto to filmuje. Oczywiście droga jest powiatowa, ale wszystkie w mieście drogi powiatowe oddane są jak gdyby w użyczenie miastu za określone pieniądze. Czyli my jako starostwo co roku przekazujemy 1 000 000 złotych na utrzymanie dróg. Plus do tego miasta ma około 700-800 tysięcy zajęcia pasa drogowego na utrzymanie. To są środki, które my przekazujemy corocznie na utrzymanie i na remonty, i na inwestycje. Dodatkowe środki, jak mamy, czyli na remonty, czy na modernizację, czy w ogóle na budowę tu w mieście, wyasygnujemy z własnego budżetu, ale nie ukrywam, że jest to też współfinansowane z budżetu miasta i tak było do tej pory. Jeżeli chodzi o wiadukt, koncepcja, którą ja widziałem, to pewnie część z Państwa widziała, jest przygotowywana i jakiś to czas trwa. Poza zupełnie starostwem, bo jest to pomysł i finansowanie, będzie leżało po stronie miasta. Ze względu tylko na to, że to jest droga powiatowa i ze względu na to, że środki z rezerwy celowej drogowej, która może być uruchomiona pod koniec roku, żeby tą, sięgnąć po tą rezerwę w ministerstwie, to musi być to droga powiatowa. I tylko taka droga, bo
gdyby tak nie było, to byśmy przekazali na drogę miasto i miasto prowadziło inwestycje tak jak, no tak powinno być, tak według mnie. No bo jeżeli miasto chce wyłożyć 20 milionów na wiadukt, my nie wykładamy jako starostwo złotówki. Z tego co wiem, to prowadzona tam są rozmowy w ministerstwie, gdzie to dofinansowanie może być rzędu 50%. Ale jeżeli otrzyma miasto 50%, czyli około tam 10 milionów, to wyklucza to dofinansowanie, które jest możliwe z kolei 4 miliony. Czyli albo miasto pozyska 4 miliony i nie pozyska tych 50% z rezerwy celowej, drogowej, albo skorzysta z tych 10 milionów. Tym niemniej, no chyba miasto posiada te środki. Trudno mi je ocenić, ale jeżeli jest przygotowana koncepcja i ta koncepcja ma służyć temu, żeby to zostało zrealizowane, to mam takie wrażenie, że jest to przemyślane i zdeterminowane są władze miasta, żeby to wykonać. Jak on ma przebiegać? Z tego co ja nie będę tutaj może taki skrupulatny i bardzo celny te informacje przekazywał, bo ja widziałem jako koncepcja, ale jest to koncepcja i każda koncepcja może być zmieniona, bo po tym dokumentu przygotowawczym do budowy samego wiaduktu będzie kilkanaście pewnie. W każdym czasie będzie to konsultowane i musi być konsultowane z właścicielami działek przyległych tej drodze, bo tak mówi prawo budowlane. Więc będzie to czas na to, żeby wnosić jakieś swoje uwagi czy wręcz protesty. Z tego co pamiętam, wiadukt będzie się rozpoczynał z tej koncepcji, jak wynika, na wysokości ogólniaka z tej strony tutaj, patrząc od naszej lewej. I on będzie się wznosił nad torami i będzie i przewidziane, że tak powiem, zrównanie z terenem jest około skrzyżowania z placem 1003. Tylko, że ta koncepcja w moim mniemaniu, ona nie będzie miała żadnego sensu przepustowość tej drogi, czy tego wiaduktu, jeżeli nie będzie zbudowane rondo przy Netto i drugie rondo na Mickiewicza przy Byłym Sądzie. Bo to nic nie da, żeby zbudujemy, czy tam miasto zbuduje wiadukt, a potem będzie się to wszystko blokować na tych dwóch skrzyżowaniach, które są nieprzepustowe w tej chwili. A jeżeli powstanie wiadukt, to w moim mniemaniu większość ludzi będzie chciało przejechać przez ten wiadukt. Przez to. Więc tutaj takie sugestie z naszej strony, jeżeli chodzi o powiat, były takie, że przy tej inwestycji, jeżeli ona rzeczywiście nastąpi, muszą być zbudowane jeszcze dwa ronda, które dadzą taką przepustowość. My mamy taką nadzieję, że jak powstanie siódemka, no może tak będę mówił, gdzie słychać. Lepiej chyba, co pomóc. Jak powstanie siódemka, jak zostanie oddana ta siódemka do końca roku, to ten ruch po Strudzie trochę się zmniejszy. Być może nie, ale mamy taką nadzieję. Więc ten planowany wiadukt, trudno jest mi ocenić, czy on pozwoli na lepszą przepustowość z jednej strony miasta na drugą, czy nie. Ale no, ja nie jestem tutaj, że tak powiem, pomysłodawcą ani wykonawcą. Ja jestem pośrednikiem, który ma tą drogę i jest właścicielem. No i nie ukrywam, że wyrażę zgodę na to, jeżeli pozyska burmistrz te pieniądze, no to nie będzie chyba innego wyjścia, jak te pieniądze przyjąć. Ale ja to mówię jasno, ja nie wyłożę i mój samorząd złotówki na to, bo po prostu mamy inne zadania w tej chwili i zaplanowane przyszłe. Oczywiście w moim mniemaniu ten projekt powinien być konsultowany
ze wszystkimi, którzy w jakiś sposób odczują dolegliwości albo wręcz no, problemy z tym związane. Sam mam tam lokal, tak szczerze powiem, blisko Lwęckiej, więc to też na pewno w jakiś stopniu przyczyni się do, albo do pogorszenia, albo do polepszenia warunków tych ludzi. Z tego, co uzyskałem informację, żaden budynek nie zostanie wyburzony. Żadna nieruchomość nie zostanie wykupiona na potrzeby tej budowy. Z tego, co pamiętam, z wiaduktu, który jest planowany, będzie zjazd do Ogólniaka i potem ten stary bankiet gdański. On będzie miał już dojazd z innej strony, czyli ze strony Sienkiewicza. Bo tam będzie droga pod wiaduktem, która będzie prowadziła do ulicy Sienkiewicza Demokracji. Tak, Sienkiewicza Demokracji. To jest po tej stronie. Po tamtej stronie ma być podobna sytuacja, bo z tego, co przecież każdy wie, są zakłady usługowe po prawej stronie, chociaż część chyba nawet nie jest właścicielem samych gruntów, tylko dzierżawy od miasta. Więc tutaj jest trochę prostsza sytuacja, jeżeli chodzi o te zakłady wulkanizacyjne. Oni nie są właścicielami tych gruntów, więc tutaj jest prostsza sytuacja. Ale dalej są zakłady, które muszą mieć dojazd i tego dojazdu, mam zapewnienie burmistrza, nikt nie straci. Więc nie ma tutaj mowy o wykupowaniu czyichś działek po to, żeby ten wiadukt powstał. Czy to jest koncepcja dobra czy zła? Trudno mi jest ocenić. Została przygotowana, tutaj widzę, są radni miejscy. Mam nadzieję, że jakoś tam konsultowana i myślę, że to nie jest koniec konsultacji tego projektu, a dopiero się on rozpocznie. No, bardzo żałuję, że nie ma prezentacji, bo tak by było najlepiej i byłoby o czym rozmawiać. A teraz no, trudno tak. Ja mam za małą wiedzę, tak szczerze powiem, na temat tego wiaduktu i nie chciałbym tutaj kogoś wprowadzić w błąd albo przekazać niejasne czy nieprecyzyjne informacje. No, nie jest to moim zadaniem. Ja myślałem, że po prostu my będziemy, zostałem poproszony przez panią, więc jestem. Nie mieszkam w studiu, jestem jak gdyby, bo uważam, że każda rozmowa i każde konsultacje z mieszkańcami są potrzebne. No i myślę, że każdemu się przy... No, każdy powinien dbać o takie rzeczy. Takie jest moje zdanie. A czy były konsultowane, trudno mi ocenić. Czy była rozmowa z właścicielami tych działek? Też nie wiem. Nie było, bo nikt nie przychodzi. No właśnie, więc może dlatego, że to jest pierwszy etap. Chcę powiedzieć też, że trudno powiedzieć, czy on dojdzie do skutku. Bo z tego co wiem, to w budżecie miasta też nie ma tych środków. Więc albo one znajdą się z zaciągnięciem tego kredytu. O tym mówił pan burmistrz na poprzednim spotkaniu, tak? Że miasto zaciągnie kredyt. No właśnie. Właśnie, bo no, trudno mi jest ocenić. Ale i też bym nie chciał tutaj wkraczać w kompetencje ani burmistrza, ani rady miejskiej, bo nie takie jest moje zadanie. Ja tutaj odpowiadam za swój samorząd i tutaj chciałbym się trzymać tego, bo to nawet trochę nie eleganckie, żeby oceniać czy wyrażać swoją opinię. To państwa powinna być opinia w kierunku samorządu miejskiego i to państwa powinna być rozmowa z samorządem miejskim. No jak wygląda nasza rozmowa, to właśnie mamy tutaj obraz pełen, tak? No cóż, ja mówię, jeszcze raz powtarzam, drodzy państwo, do wczoraj pan burmistrz przychodził. Dzisiaj o 17 miałam telefon, dosłownie cytuję jego słowa, że jestem zarobiony,
i nie przyjdę. I tak w zasadzie wszystko zostało już powiedziane na poprzednim zebraniu, kiedy było spotkanie z Radą Osiedla Centrum. Też nie pisaliśmy o wizualizację, byliśmy tak samo przygotowani. Tej wizualizacji nie było. No większość jest wzrokowców, my chcemy to zobaczyć, bo pan burmistrz pokazuje nam na papierze, jak to wygląda. No osoby tak laik jak ja, budowlany, no niewiele mi to mówią, esy, floresy, zjazdy i takie. Bazujemy na tym, co pan burmistrz mówi. Ze słów pana burmistrza wynikało, że tak naprawdę to tutaj w tą uliczkę, co tutaj jest przy ogólniaku, zaraz, to jest dywizji, tak. To praktycznie oni będą no, jakby odcięci od świata, no także tak mamy protokół. Mówię, pani Pawełko to odczyta, jak przyjdzie. Jeżeli oddzielnie, nie możemy w takiej sytuacji, bo nikt nie uzgodni takiego projektu, to proszę się o takie rzeczy nie martwić, bo jest to istniejąca droga. I nikt nie uzgodni takiego projektu, który będzie odcinał ludzi od... Także to na pewno nie jest możliwe. Nazywam się Grażyna Kulewicz. Czy jest ktoś na tej sali, kto jest za tym projektem? No, nikt nie za tego projektu. Ale za koncepcją tego projektu. Koncepcja nie ma. Ale nie widzimy jak na razie. Możemy teraz tutaj zadać na śmierć. Bo żeby była rozmowa, musi być drugi rozmówca. My tego drugiego rozmówcy, czyli burmistrza, nie mamy. Skoro jest zarobiony taki, to świetnie, bo pracuje za nasze pieniądze. Ale chciałabym przypomnieć panu burmistrzowi, nazywam się Grażyna Kulewicz, możecie go do protokołu dać, że zbliżają się wybory. I wtedy będzie chciał ze mnie rozmawiać, to może wtedy my nie będziemy chcieli z nim rozmawiać. Za chwilę tutaj przyjdą radni, też się wypowiedzą na ten temat. Bardzo proszę. Nie chcemy. Możemy się wypowiedzieć za bądź przeciw, jeżeli w ogóle powierzchni. Nie mamy żadnej wizualizacji. Przepraszam, że tak stale do państwa przebywam. Przepraszam, może nie wszyscy pan teraz dobrze, bo tak przyjmijmy jakąś kolejność. Przedstawię się, Ogier Dąbrowski. Byłem w przeszłości burmistrzem Ostródy. Proszę państwa, tym problemem zajmowaliśmy się, mieliśmy inne zadania. Mogę państwu powiedzieć tak, że obawiam się, pani zapytała, nie ma pana burmistrza, ale z enuncjacji prasowych, medialnych można zorientować się, że pan burmistrz jest zdeterminowany, żeby ten wiadukt postawić i zdaje się, że to bez względu jego na okoliczności. Przykro mi, że do tej pory w żadnej sprawie nie konsultował tego, co myśmy poprzednicy już na ten temat tej koncepcji wiedzą. Już dwie koncepcje tego wiaduktu były za naszych czasów, ale straciliśmy do tego entuzjazm, bo ja państwu przedstawię mnóstwo dat. Ruch z Mickiewicza, ten, który kieruje się teraz na te dwa przejazdy, czy właściwie jeden, to jest to rondo, zostanie zmniejszony zaledwie o 30%. My uzyskaliśmy dane od Instytutu Kolejnictwa Poznańskiego, który przygotowywał nam koncepcję. Chcieliśmy zorientować się, jak będzie wyglądała sytuacja komunikacyjna miasta po wybudowaniu obwodnicy i co będzie, jeśli zbudujemy ten wiadukt. Ja też byłem ogromnym entuzjastą. Proszę państwa, obawiam się, że lekarstwo będzie gorsze od choroby. Przepraszam, że przerwę, tylko chciałam tylko powitać radnych naszych, z naszego osiedla centrum, panią Agnieszkę Majewską-Pomelko i pana Cezarego Dorczyńskiego. Oni również zabiorą głos, tylko przekażę im tutaj panu najpierw. Proszę państwa, bo jeżeli się przyjmie błędne założenia, to rezultat naszych prac zawsze będzie błędny. Przepraszam, jeszcze pani Ania Rutkiewicz, radna również. Więcej się będę przerywać. Błędne założenie. Pierwszym nieporozumieniem absolutnym dla mnie jest to, że pan burmistrz zakłada sfinansowanie w większości tego zadania przez miasto. Z jakiej racji? Czy to kolej przeszkadza miastu, czy miasto kolei? I teraz tak, proszę państwa, ta sprawa była już wielokrotnie, a nawet z prawnikami konsultowałem. Gdybyśmy ciągnęli ten temat, to kancelarie prawnicze gotowe byłoby się tym zająć. Miasto
z wyliczeń, które to powiedziałbym hobbystycznie były te prowadzone, obywatel Ostródy w ciągu roku, każdy od niemowlaka do najstarszej osoby, traci 2 doby oczekując na przejazd. To są konkretne koszty społeczne, które są przeliczane. Ja przeliczyłem to, że godzina nasza, niech 10 zł, słaba dniówka, słaba godzina stawka, przyjąć, to tylko z tego tytułu 16 milionów miasto traci. Każda firma konsultingowa, gdyby pan burmistrz się zatrudnił, byłaby w stanie oszacować koszty, jakie miasto ponosi. Ja zaraz państwu powiem, do czego zmierzam. Więc gdybyśmy tylko przyjęli te 16 milionów razy 10 przez 10 lat, to jest 160 milionów. Te 160 milionów wystarczyłoby na zbudowanie estakady, bo generalnie ja się za tym opowiadam. Wiadukt nie rozwiązuje praktycznie czego. 30%, jak mieliśmy za przeproszeniem wiochę, czyli te przejazdy, będą kolejki stały i przeciętnie nawet nie zauważymy, że jest jakaś ulga. Piesi nie zyskają nic kompletnie. Mamy kładkę, mamy doświadczenie. Trzeba się uczyć doświadczenia. Kto się na nią wdrapuje? Ja nie wiem, ja z 5 razy w życiu byłem przez 50, no, ona krócej jest około 30 lat. Proszę państwa, kiedy będzie tutaj ten przejazd, będzie ten wiadukt, byłby, to chyba, że ktoś się zdecyduje stąd i na drugą stronę i będzie na Olsztyńską szedł i będzie chodnik, to będzie tak na wprost szedł. Ale jak ktoś, kto zejdzie z Sienkiewicza, z demokracji, będzie chciał na drugą stronę przejść, będzie musiał się wdrapywać tam. Czyli trzeba założyć, że przejazd będzie dla pieszych. Niżej, bo pewnie konieczność wymusi. A więc to rozwiązanie już jest pod tym względem, powiedziałbym, takie, że tak powiem, dziadowskie. Ja na ten temat napisałem i w Gazecie Olsztyńskiej było, i w innych mediach. Niestety pan burmistrz w ogóle na to nie zareagował. Był to głos jednego z użytkowników, obywatela, byłego burmistrza, który no, należało wziąć pod uwagę albo podyskutować, bo ja mam tę sprawę no, tutaj rozpracowaną w szczegółach. Nie będę państwa tutaj je wszystkie wprowadzał. Więc 30% ruchu znajduje w Chłodnie, piesi kompletnie na tym należy przejąć, nie skorzystają. Teraz tak, ta inwestycja, cokolwiek byśmy robili, czy wiadukt, czy estakada, musi leżeć po stronie państwa. To my mamy z koleją kłopot. Teraz co należałoby zrobić na sam początek? Po zrobieniu badań konsultacyjnych, określeniu kosztów, należałoby się zwrócić do Skarbu Państwa, do Ministerstwa o rozwiązanie nam tego problemu, proponując na przykład estakadę. O niej potem państwu powiem, jak to by wyglądało. Jeśli państwo odmówi nam, ale my mamy argumenty, że kosztuje to tyle, samochody jeszcze dodatkowo spalają, ochrona środowiska, sprawa wizerunku, jesteśmy miastem turystycznym, no nie wiem, czy państwo się spotkali, ja bardzo, no ludzie się denerwują, stoimy w Warszawie, w Poznaniu, w Katowicach, w korkach, przyjeżdżamy do miasta, tutaj znowu mamy stać, no więc to wszystko się da policzyć. Straty miasto ponosi ogromne, więc w związku z tym Skarb Państwa jest zobowiązany rozwiązać nam wreszcie problem. Pytanie zasadniczo prawne. Dlaczego podmioty korzystające z kolei są uprzywilejowane naszym kosztem? Przecież my z tytułu tego nie dostajemy żadnych pieniędzy. Oni płacą jedynie podatek od nieruchomości. Kompletnie nic przez te dziesiątki lat. No za komuny to wiadomo było, że oni mieli priorytet. Natomiast ani z konstytucji, ani z innych przepisów nie wynika, że tak ma być. Więc racja po naszej stronie jest ogromna. Jeżeli Skarb Państwa, czyli państwo nam odmawia, wtedy my możemy pismo przedsądowe i na drodze sądowej wiele samorządów skarżyło Skarb Państwa i wygrywało. Trzeba mieć trochę odwagi i determinacji w tej sprawie. Ale z jakiej racji samorząd ma cokolwiek płacić za rozwiązanie tego problemu? To jest samo podejście, jest, powiedziałbym, nielogiczne, które, przepraszam bardzo, ale mnie irytuje. Tak? Jakie podmioty pan miał na myśli? No te, które no, spółki różne korzystają.
Tory są, prawda, należą do Skarbu Państwa, tam są różne podmioty gospodarcze. One realizują jakby bez przeszkód, ale naszym kosztem. Nasi przedsiębiorcy stoją emeryci, renciści, inni. Z jakiej racji ktoś, nie płacąc mi rekompensaty, zmusza mnie do takiego, a nie innego zachowania, że muszę czekać? Ja to mam takie szczęście, że 50% tych przejazdów to zawsze trochę na przejazd. Oczywiście można żartobliwie powiedzieć, że w Ostródzie bardzo łatwo się ze studzienia wytłumaczyć. Co będzie, jeśli nie będzie, prawda, przejazdu, no to nie będzie tłumaczenia. No to jest tylko żart. Ta kwestia, i dlatego, kiedy pan burmistrz mówi o tych pieniądzach samorządu, no to jest jakieś kompletne, moim zdaniem, nieporozumienie, bo błąd w założeniu to jest. Proszę Państwa, my chcemy standardów infrastrukturalnych podobnych jak na Zachodzie. Ja nie znam miasta, a znam miasta niemieckie podobnej wielkości we Francji, gdzie by w mieście podobnej wielkości były przejazdy kolejowe. Nie ma. Ten wiadukt nie rozwiązuje, bo nadal tak będzie, że będą przejazdy kolejowe. Trzeba jechać do Iławy, no. I pan zobaczy, jak się teraz tak, jeździ w Iławie. Proszę Państwa, jeszcze jeden, bo powiem, że jestem trochę poirytowany, bo myślałem, że z panem burmistrzem będzie możliwość podyskutowania. Wybudowanie wiaduktu pozbawi nas na 100 lat albo i więcej możliwości rozwiązania tego kompleksowo. Czyli chociażby przez estakadę. Znam przykład Iławy. Oni przy okazji budowy trakcji kolejowej obecnej dużych pieniędzy, chcieli drugiego wiaduktu. Nie wiem, ja często w Iławie dosyć bywam i wiem. Jest wiadukt, ale tam na tej ulicy Grunwaldzkiej przez przejazd też gromadzą się przeogromne kolejki. Ale jak się buduje rondo, to jest rondo, a nie na Czarnieckiego pobudowane dwa ronda. Co to mała tak, proszę rondo. Państwa, ja bym myśleli, że to teraz się chwycimy i nam wybudują. Argument był prosty. Już macie. Czyli byle wiadukcik postawiony zostanie, to będzie przeszkoda rozwojowa na przyszłość. Przepraszam, a czyją własnością byłby ten wiadukt? No przecież zawsze każda infrastruktura do kogoś należy. Zadam pytanie, bo czytałam właśnie w gazecie, pan się wypowiadał, że dobrym rozwiązaniem, które wydaje mi się byłoby, gdyby to kolej była na wiadukcie, tak? Czy to w ogóle było brane pod uwagę? No teraz, ale gdyby oni budowali, oni byliby no, właścicielami. Gdyby... Tak, ale wtedy by nie było tego problemu ruchu, czy to było brane w ogóle pod uwagę przez pana burmistrza, bo nie wiem, czy... Ale że co? Żeby to kolej była na wiadukcie, a tutaj ten ruch był płynny przez miasto. Pod spodem, tak jak teraz. Jest żeby tunel był pod torami. Proszę Państwa, tam to znaczy, jeszcze jedno. Na zawsze przedstawiana. Tych koncepcji różnych, że tam. Proszę Państwa, ja może skończę. Bo tam kwestia była tuneli i tak dalej. No warunki, tunel to były kosmiczne pieniądze ze względu na te tak zwane kurzawki inne, to było badane wielokrotnie. No w grę nie wchodzi. Natomiast estakady dzisiaj przy obecnej technice jest to rozwiązanie. Proste, proszę Państwa, sprawdzałem parametry, nie trzeba ani dworca podnosić. Od dworca to jest około 1200 metrów, lekkie wzniesienie, już na pierwszy przejazd byłby objęty. Te skłony by pasowały, bo to jest 440 metrów od perona, na tym do tego pierwszego przejazdu, estakada, która by kosztowała około 150-160 milionów. To jest, powiem, przeogromne koszty. No tak, ale jeśli policzymy nasze koszty, które jako mieszkańców miasta tracimy, no kolej na ostatnich latach miała 66 miliardów i nie miała projektów, żeby je w całości wykorzystać. Ja jeszcze pamiętam sprzed pół roku, jak się minister infrastruktury na ten temat mówił, że brakuje im projektów. Proszę bardzo, dlaczego miasto tego projektu nie zgłosiło? Tym bardziej, że wiceministra infrastruktury mamy z Olsztyna, pana Schmidta. To jestem ogromnie zdziwiony. To jest kompleksowe rozwiązanie. Teraz tak, proszę Państwa, estakada jest rozwiązaniem idealnym. Dlatego, że ona nawet, to znaczy łączy wreszcie historyczny sposób nasze miasto. No wszystkie ulice w Drażnie.
Na dobrą sprawę, jeżeli ona zostanie postawiona, nie musimy przebudowywać ulic, które by leżały po naszej stronie. Nie ma dodatkowych kosztów. Na dobrą sprawę, tak jak jest, mogłoby zostać. No wtedy można by było pomyśleć. Ale argument jeszcze jeden wielki. Ponad 5 hektarów, pod wiaduktem, ten cały ten pas znalazł się w rękach miasta. To znaczy, rozumiem, że jest to estakada dla torów kolejowych. Tak jest, pan podniesiony. Estakada dla torów kolejowych. Proszę Państwa, ktoś się boi, no kto u nas, mój Boże i tak dalej. No nie takie rzeczy w Polsce się dzieją, budują takie estakady. To jest technicznie znacznie prostsze niż budowanie tego, co na Siódemce. Znacznie tańsze, blisko pięciokrotnie tańsze niż budowanie tutaj estakady autostradowej. Znacznie tańsze. To się, można to budować, bo pytają specjalistów, nawet nie wyłączając wahadłowo ruch, prawda, i tak dalej. Jest mnóstwo technik do budowania. Interesowałem się tym. Tylko dlaczego nikt nie myśli o przyszłościowym rozwiązaniu? Grunt ponad 5 hektarów, wreszcie parkingi mielibyśmy. Dzisiaj pod estakadami jest taka moda i na zachodzie w Polsce, że nawet punkty są usługowe, restauracje. No w Warszawie pod wiaduktami i tak dalej się znajdują, no ludzie odczuwają, nie wiem, odczuwają jakąś tam przyjemność w bliskości z cywilizacją. Więc to, co się tutaj stanie, to będzie taki mały koszmar. Bo jeszcze jedno. Ulica Demokracji będzie bardzo przeciążona. Wraz, że z zagospodarowaniem czerwonych koszar, tutaj wiele firm już, prawda, kupiło grunty, ma się zamiar rozwijać. Przewidywany cmentarz, fatalna moim zdaniem decyzja, że w tym miejscu po chwilą uruchomienia, po 10 latach, to będzie ogromny ruch. Nie ma żadnej koncepcji innej, drogowej, na dostarczanie, prawda, opału do MPC-u. Więc ta ulica, te okolice staną się takim koszmarem komunikacyjnym. Już nie chcę mówić o tej dywizji. To, co jak się tutaj pracuje, że ci ludzie, którzy kiedyś tam planowali, no przeżyją pewnego rodzaju też koszmar komunikacyjny. Przepraszam, panie burmistrzu, tak. Ale jeszcze nie czas na kampanię wyborczą. Byśmy ja, proszę pani, nie będę startował. Chcę panią poinformować. Nie, proszę się nie wypowiadać, bo my tutaj się zbieramy. Proszę pani, ja jako obywatel przeżywam ogromnie. To jest kwestia, powiedziałbym, decydująca. Niezwykle nie chodzę i proszę nie rozumieć, że chcę pana burmistrza skontrolować. I tylko dlatego, żebym mógł, prawda, jakąś tam szpilkę tutaj włożyć. Proszę Państwa, ta rzecz decyduje o przyszłości Ostródy. Ona ma kapitalne znaczenie lokalne tutaj dla Państwa, ale dla Ostródy. Proszę Państwa, kto będzie chciał korzystać, kto mieszka w zachodniej części, południowo-zachodniej części Ostródy, z tego wiaduktu? Tylko na logikę. Oczywiście, dlaczego tych badań nie zrobiono? Na logikę, żeby pojechać, skorzystać z tego ronda przy szpitalu i pojechać tam dalej w okolicy Jaracza. To jest 3 km prawie dalej. No to będą woleli ludzie stać, tak jak stali. Mówię o tych ludziach z Tyrowa, którzy przyjeżdżają, którzy pracują w zakładach tych okrętowych stoczni i tak dalej. To mnóstwo stamtąd ludzi jest. Więc budowanie tego wiaduktu, ono kiedyś hasłowo, zbudujcie wiadukt, zbudujcie wiadukt. Nie. Zbudujmy przeprawę. Tak trzeba mówić. Ten wiadukt w tym miejscu, on nie rozwiązuje problemu, wreszcie gmatwa. Można łatwo sobie przewidzieć, co będzie na przykład z Placem Tysiąclecia. Przecież tam Olsztyńska nie wchłonie całego ruchu, ludzie będą sobie skracać. Żal mi tych ludzi, którzy tam mieszkają, emeryci i renciści, oni dopiero nie zdają sobie sprawy, co to będzie tych skracających sobie drog. Więc my mamy tak, to miasto jest ciasne. Samo w sobie, bo z tym mamy pod względem gruntu, jesteśmy dwa razy mniejszym miastem, prawie dwa razy od Iławy. W związku z tym takie rozwiązanie jeszcze jakby powoduje, zagęszcza ten problem komunikacyjny, zamiast starać się go rozładować. Proszę Państwa, jeszcze tutaj z takiego obszernego artykułu jeszcze coś spróbuję wyłowić. Bardzo prosimy o konkretne propozycje dotyczące wiaduktu, bo musimy to przedstawić panu burmistrzowi jako głos
ludu pracującego. I mieszkającego. Ale się postaramy. Nie wszystkie. Nie o wszystkich tutaj, nie wszystkie argumenty wymieniłem, ale powiadam tak, że my już wcześniej straciliśmy entuzjazm, dlatego że mieliśmy racjonalne przesłanki. Z tych racjonalnych przesłanek bez emocji, czyj pomysł tutaj wejdzie, powinien być najmądrzejszy pomysł. Powiadam, główne elementy, z jakiej racji samorząd ma rozwiązywać ten problem, kiedy to nie my dla kolei jesteśmy problemem, bo oni jeżdżą bez problemów, prawda, się nie zatrzymują przed nami, przed samochodami. Tylko oni stwarzają, oni jakby naszym kosztem realizują cele gospodarcze. Ten element trzeba wydobyć i na tym jechać. Zbudować całą koncepcję prawną dojścia do tego. Przedstawiłem w tej całą drogę postępowania, bo ona jest przemyślana wielokrotnie, że firma konsultingowa powinna być najpierw, przede wszystkim, zanim zrodził się panu burmistrzowi ten pomysł, zbadania wielkości tego problemu. Żeby na papierze było, bo odczuwamy go boleśnie, prawda? Stoimy od lat, jest to, no przepraszam za wrażenie, upierdliwe nad wyraz, utrudnia nam życie. Zbadać, mieć argumenty i z tymi argumentami zacząć walczyć. A co my teraz mamy? Ogólne hasło, no wiadukt może poprawi sytuację. Ale można przewidzieć, że nie poprawi. Tu wielu ludzi przeżyje koszmar, nie rozwiąże problemu komunikacyjnego. Korki będą stały, nie przed przejazdem, ale będą stały na ulicach tutaj Kopernika, Sienkiewicza i tak dalej. Łatwo to sobie wyobrazić. Więc ten czas, który gubimy teraz przed przejazdem, prawdopodobnie zgubimy na uliczkach tego miasta. A ja mam jeszcze jedno pytanie do pana. A co kolej na to? Bo pan nie słyszał. Proszę pana, kolej oczywiście, jeżeli się startuje z opcji, my chcemy, ale nam dofinansujcie. Nie. Powinno być, przychodzi się takim przesłaniem, proszę nam to sfinansować. Jest droga, proszę państwa, jest droga prawna. Ja kiedyś już korzystałem ze Strasburga i powiadam, że jest skuteczna. Natomiast samorząd ma prawo, mając argumenty, jeżeli państwo nie spełnia oczywistych oczekiwań, ma pozwać Skarb Państwa i tę sprawę może wygrać. Ale powinna być determinacja. Takie coś się buduje. Proszę państwa, bo ktoś powie, no szybko zbudujemy, byle jak i zablokujemy się na wsiegda. No ale była kiedyś koncepcja, jak pan mówi, estakady? Nie estakady. Były koncepcja, nawet dwie koncepcje wiaduktu, ale myśmy, ten instytut, proszę państwa, w wydziale inwestycyjnym leżą wyniki tych badań, one są aktualne. To rondo jest wynikiem, to, które jest na tych torach kolejowych rondo, jest wynikiem tej koncepcji. No, nie był to jakiś tam, prawda, bardzo odkrywczy, ale mimo wszystko wszyscy podkreślają, że jednak to jest korzystniejsze rozwiązanie niż to, które przedtem było. Instytut Kolejnictwa z Poznania łatwo sprawdzić. I dlaczego nie skorzystano z dużego opracowania, które leży w mieście, jestem zdziwiony. Jeżeli już się upierają przy wiadukcie, to dlaczego nie korzystają z istniejących? No sięgnąć tylko, otworzyć szafkę, jedną czy drugą, leżą koncepcje, dwie. I z tego co widziałem, to zdaje się lepsze koncepcje, aniżeli te przedstawione. Ale nie zostały wdrożone? Nie, proszę państwa, no myśmy, wszystkiego się nie da zrobić. Była też tam, ktoś taką proponował szaloną koncepcję, że zamiast tego wszystkiego, cośmy zrobili, amfiteatru, prawda, stadionu, nabrzeża, prawda, i tak dalej, postawić wiadukt. No to teraz byłby ten wiadukt, jak ten, a tego wszystkiego proszę sobie o trudy wyobrazić, czy byłoby fajnie. To ja tyle. Przyszedłem tutaj, żeby pod państwa rozmawiać, żeby ewentualnie argumenty, żeby dać państwu do ręki parę argumentów. No ze mną niekoniecznie pan burmistrz chce rozmawiać, ale z państwem na pewno będzie chciał, tak jak pani powiedziała, wybory. Ja nie chcę z nami rozmawiać. Ale być może w innej okoliczności. Także ja dziękuję za głos. Przepraszam. Ja bym bardzo chciała, ponieważ tutaj przyszła pani Agnieszka i pan Czarek, oni są bardziej zorientowani w temacie, bo są naszymi radnymi. Tutaj mamy odręcznie przez panią Agnieszkę pisany protokół na poprzednim zebraniu,
i konkretnie, co mówił pan burmistrz, żebyśmy nie pozostawali gołosłowni, bo o, jest zaprotokołowane, co on mówi. Ale ponieważ ja nie za bardzo mogę panią Agnieszkę rozczytać, bo to było pisane ręcznie, dopiero będzie przepisane na komputerze, ja bym prosiła, żeby mniej więcej ewentualnie troszeczkę tutaj mieszkańcom czytaj, co teraz dobrze? Napisałaś. Ciebie też nie zawsze mogę rozczytać, ale tak na poprzednim zebraniu Rady Osiedla Centrum pan burmistrz mówił, właśnie opowiadał nam o koncepcji burmistrza, która obecnie funkcjonuje w Urzędzie Miasta. Ja jestem bardzo zdziwiona, smutna i rozgoryczona, że nie ma ani pana burmistrza, ani zastępcy, ani nikogo niestety z urzędu, mimo że byli zapraszani osobiście. Tak pokrótce, koncepcja ta polega na tym, iż za przejściem dla pieszych przy liceum zaczyna się wiadukt, tak? Biegnie nad obecnymi torami, gdzie tory będą zamknięte, nie będzie już wtedy przejazdu przez tory. Biegnie nad torami i kończy się na ulicy Olsztyńskiej, wjeżdża w ulicę Olsztyńską. Nie ma żadnego połączenia z ulicą Pierwszej Dywizji na chwilę obecną, ani nie ma żadnego zjazdu z ulicą Demokracji. Z ulicy Demokracji będzie się przejeżdżało dołem, ulicy Sienkiewicza. I założenie jest takie, moim zdaniem jest najgorszy w tej koncepcji dla ulicy Pierwszej Dywizji, że cały transport ciężarowy z czerwonych koszar, czyli z tych wszystkich firm, które tam powstają, plus bloki, które będą budowane, tam się zakłada, że może mieszkać od 2300 do 2500 nawet osób. Cały ten transport, zarówno osobowy, jak i ciężarowy, będzie ulicą Pierwszej Dywizji. I na poprzednim zebraniu właśnie jasno powiedziałam, że przy tej koncepcji nie ma mowy o remoncie tej ulicy, a ulica jest w stanie katastrofalnym, do bramy z czerwonymi koszarami, jest to droga powiatowa, gdzie od lat walczy się już o remont tej ulicy. Pozostała część, na chwilę obecną, należy do właścicieli, którzy kupili czerwone koszary. Oni tam mają procentowe udziały. Jest założenie, że miasto tą część za bramą od tych prywatnych inwestorów z czasem przejmie i wyremontuje. I propozycja moja taka, pana Czarka Wawrzyńskiego, bardzo do pana burmistrza, żeby przy etapie koncepcji wiaduktu zrobić remont ulicy Pierwszej Dywizji kapitalnie, czyli żeby to była droga dobrej jakości, prowadząca bezpośrednio na wiadukt. I zaproponowaliśmy też, żeby na środku wiaduktu był jeszcze jeden zjazd na ulicę Demokracji i w ulicę Sienkiewicza, bo tak jak tutaj była mowa, że ulicą Demokracji będzie się dojeżdżało do nowego cmentarza. Będzie to na chwilę obecną jedyna droga jak gdyby do cmentarza. No niestety mój pomysł nie spotkał się z entuzjazmem pana burmistrza. Mówiłam też o obawach obecnych już mieszkańców ulicy Pierwszej Dywizji, ponieważ brama do koszar została otwarta i już tam jedzie ciężki sprzęt. Ja złożyłam nawet interpelację w imieniu mieszkańców. Niestety poszła ta interpelacja i do burmistrza, i do radnych. Nie ma żadnej odpowiedzi od 2 miesięcy niestety. Teraz tak, na poprzednim spotkaniu pan burmistrz mówił nam o spotkaniu między innymi w Ministerstwie Infrastruktury z prezesem PLK, który zajmuje się inwestycjami kolejowymi. I tam była mowa między innymi, że ministerstwo może nam dołożyć do wiaduktu około 4 milionów złotych, tak? Kolejnictwo. 4 miliony. No i tutaj padły też zapytania wtedy na tym zebraniu ze strony pracowników i uczniów liceum, i dlatego tutaj na to zebranie dzisiejsze został między innymi zaproszony pan starosta, ponieważ też pan burmistrz wspominał o kwestii formalnej budowy tego wiaduktu, ponieważ ulica Drwęcka jest ulicą powiatową i tutaj też bym chciała, żeby pan starosta ze swojej strony... Jak pan starosta już tutaj tak na początku. Ja wszystko wiem. No to tyle było na tym. Ja zaproponowałam panu burmistrzowi na poprzednim zebraniu, żeby zrobił konsultacje społeczne w kwestii wiaduktu. Powiedział, że nie jest to nam potrzebne, ponieważ bardzo smutno moim zdaniem to powiedział, bo ja mówiłam właśnie, że już tu jest problem komunikacyjny przed godziną 8 i po godzinie 15-16 na tym tutaj, powiedzmy, mini rondzie, jak to można nazwać. No niestety pomysł nie spotkał się z zainteresowaniem pana burmistrza, dlatego my też tu sami zwołaliśmy to zebranie ponownie z mieszkańcami. No mi jest przykro, że nie ma pana burmistrza, bo ja to mam.
Czy ja mam pytanie? Chciałam jeszcze sekundę powiedzieć, bo pan starosta tutaj napomknął, że żaden budynek nie zostanie wyburzony. Otóż nie, panie starosto, dzisiaj w telefonie, który pan otrzymał od pana burmistrza, wyraźnie powiedział, że już dwie rodziny były na rozmowach i w Urzędzie Miasta dwukrotnie, że już jest wyznaczony rzeczoznawca i ten budynek tutaj bezpośrednio zaraz za torami po prawej stronie ma być wyburzony. Tak. To jest zresztą drugiej koncepcji. Tak. Poprzednio pan też na ten temat mówił, z tym, że ta pani o tym, że ten budynek będzie wyburzony, dowiedziała się na zebraniu, będąc tutaj. Bo tak to nikt nie informował. Dopiero nas tutaj interwencji radnych i tutaj no, obecności pana burmistrza podjęto takie działania, no, że rzeczoznawcę do nich wyznaczono i podjęto z nimi negocjacje. Jeszcze tylko okazję dodać, że przy uchwalaniu w ubiegłym roku planu zagospodarowania czerwonych koszar, ja w imieniu mieszkańców składałam uwagi do planu, gdzie jasno mówiłam, że nie ma dojazdu do byłej jednostki dla przyszłych mieszkańców, ani dla firm, które tam będą istniały. Dostałam zapewnienie ustne na sesji, że droga pierwszej dywizji nie będzie drogą ciężkiego sprzętu. Na ostatniej sesji pan burmistrz zdanie zmienił, tak jak mówię, będzie to droga dojazdowa do jednostki, gdzie na pewno będzie jechał ciężki sprzęt. No i koszt remontu tej drogi, to pan proszę na pewno mnie poprze, jest ogromny. Od wielu lat ja się staram z mieszkańcami o remont tego małego kawałka, jest problem, więc nie wiem, jak pan burmistrz planuje wyremontować całą za kilka miesięcy. Ale i do WUS opału przecież to no, 10 tysięcy ton miało ja jak do pytanie, przy obecnej koncepcji tego wiaduktu, to cały rok pierwszą dywizję będzie musiał być tak, do koszar, do MPC-u. Tak. No i dla mnie, no i do mieszkańców. Dodatkowo, cały ruch. Jedna z najbardziej ruchliwych ulic Ostrudzy. Ruch, który do tej pory nasi mieszkańcy wykonywali od Areny na Olsztyńską, siódemką, będzie wyłączony. Czyli duża część jeszcze samochodów z okolic Ostrudy będzie musiała przez tory przejść. Czyli Lubajny, Górki, wszystko. Ja mam prośbę, przepraszam. Jeszcze jedno państwu powiem. Bo to jest kwestia przyszłości. Dalsza droga, budowa szesnastki przewiduje, że w tej chwili ten ruch przez Lubajny tam się zwiększył ogromnie, bo to jest znacznie krótsza droga. Ale teraz jeszcze państwo dostaną tak, no ludzie, którzy w Olsztynie pracują, północna część, o tak określmy, północna część, to czyli za torami, stąd patrząc, przejeżdża teraz do Olsztyna, jadąc tam w kierunku, jedzie tą drogą przez Lubajny, nikt się tam nie pcha przez miasto. Natomiast następny etap, to jest też niespodzianka, bo państwo o tym nie wiedzą, pozornie dzisiaj, co tam w Lubajnach? Połączenie tej drogi z szesnastką będzie na dwóch poziomach. Czyli podniesiona szesnastka zostanie i ci, którzy teraz w tej chwili płynnie włączają się, no włączają się w szesnastkę, będą musieli jechać starą drogą w stronę tam Itzbarka, przez te Jabłonki, znacie tam i tak dalej, w górę pod ten, proszę, przez zimą tam się nie da wjechać, potem przez przejazd i na węźle Kątno. I to jest niedaleko. Jaki będzie efekt tego? Nikt z Lubań tego rozwiązania, szczególnie zimą, będzie wolał przez Ostrudę jechać, to samo osiedle plebiscytowe, tak samo wszyscy, do Olsztyna już nikt tamtędy nie pojedzie, zapewniam państwa, czyli wszyscy wybiorą opcję, bo tam się nie da zimą jechać. Kto tam o tą drogę będzie dbał? No znacie państwo tam w Laskach, prawda, nad tym tam małym Przelągiem, ale potem pod tą górę, no ja tam niedaleko w sumie mieszkam, to wiem, że tam się wjechać nie da, jak tam ciężarowy byle śnieg popada. Wiedzie. W związku z tym jeszcze to Ostrudę może czekać, czyli zwiększenie tego, że tak powiem. Ruch lokalny zostanie zwiększony. Tak, absolutnie. To jest perspektywa krótkiego czasu. My zgłaszamy się po kolei. Przepraszam cię, Aniu, bo tutaj jeszcze pan Wawrzyński był pierwszy, dobrze? Zachowajmy jakąś kolejność, bo tak będziemy pani, wszyscy naraz mówić. Skończy pani radna. Dobrze. Pani skończy, jeszcze pan Wawrzyński. A później pani Ania Żebrowska. Panie starosto, mam pytanie odnośnie tego porozumienia. Czy jest już jakiś plan na to porozumienie między Urzędem Miasta a Starostwem w kwestii remontu? Remontu czego? No, wiaduktu.
Znaczy postawienia. Jest to bardzo trudne od strony prawnej. I nie ma co to ukrywać, bo może być, bo my jesteśmy potrzebni miastu jako strona, żeby pozyskać środki. Bo z rezerwy tej drogowej miasto nie może otrzymać środków. Może tylko otrzymać powiat. Ale jak to zrobić teraz? Kto ma być inwestorem? Można wyznaczyć inwestora zastępczego, czyli miasto. Czy miasto ma wpłacić te 10 milionów na konto starostwa czy powiatu, żeby powiat mógł postępowanie przetargowe zrobić? Także tu nie jest to takie proste, jeżeli chodzi o strony prawnej i technicznej. Tak jak powiedziałem na samym początku, my jesteśmy ani stroną, tak szczerze powiem, bo też jest kwestia później własności tego wiaduktu. Bo kto będzie właścicielem? O to pytałam. Bo jak się pojawią środki zewnętrzne, to jest okres później 5 lat trwałości projektu. Nie można nic z tym zrobić, bo gdyby tak było możliwe, to no starostwo wybuduje, czy powiat wybudował, by przekazał miasto i miasto sobie niech utrzymuje, jak chciało kupić, jak chciało wybudować. Ale to nie musi być takie proste, jak mówię. Także tych pytań takich od strony prawnej, od strony proceduralnej jest bardzo wiele. Na razie żadne rozmowy od strony prawnej. Dzisiaj otrzymałem pismo dopiero z Urzędu Miasta o możliwości czy chęci rozmowy na ten temat. Nie ukrywam, że wcześniej zostałem poinformowany jako starosta, że taka koncepcja w mieście się tworzy, że prowadzone są rozmowy zarówno w Ministerstwie Infrastruktury, jeżeli chodzi o środki finansowe, też prowadzono rozmowy z kolejarzami w cudzysłowie, bo oni mogą sfinansować tylko tą część wiaduktu, która jest nad torami. Tak mówi ustawa. I dalej, albo sobie zostawcie, albo sobie. Dlatego jest taka, jest dobry rozwiązanie. Tak, tylko tak jak tu mój kolega powiedział, stakada rzeczywiście od strony technicznej na pewno byłaby najlepszym rozwiązaniem dla miasta. Tylko skąd pozyskać środki, jest to niemożliwe w tej chwili i nie ma co tu ukrywać. Być może, że jest to temat przyszłości, bo w życiu to jest tak, że ktoś już powiedział, że 5 czy 10 lat temu w Ostródzie, że w Ostródzie będzie budowało się siódemkę, czy będą budowali jakieś estakady najdłuższe w Europie, to by nikt nie pomyślał, że to jest możliwe. I też, jeżeli ktoś by poszedł takim tokiem myślenia, no to można było myśleć, że za 5 lat będzie to możliwe lub za 4. Trudno to ocenić w tej chwili. Być może, że tak jest. No ale pomysł jakiś tam jest, miasta. Mam nadzieję, że on będzie szeroko konsultowany, że to jest początek konsultacji z wszystkimi, którzy chcą uczestniczyć w tych konsultacjach, bo chyba na tym to powinno polegać. Zanim zostaną podjęte decyzje, no przecież to podejmuje Rada Miasta. Muszą zaciągnąć kredyt i to nie mały, jak na taką jednorazową, że tak powiem, inwestycję, bo myślę, że to 10 milionów to będzie za mało, jeżeli chodzi o kredyt. Trudno ocenić. Ja nie chciałbym tutaj ani oceniać, ani wyrażać, czy taką opinię, bo za mało wiem. Tak szczerze wam powiem. Ja jestem ostrożny w działaniu. Zawsze. Więc nie podjęliśmy żadnych decyzji, i tutaj mówię to otwarcie, ani rada, ani zarząd, ani ja nie podjęliśmy decyzji co do... Bo zbyt wiele jest po prostu niewiadomo. Czyli rozumiem, że pan popiera pomysł. Tak, no ja... Pan na początku właśnie mówił, że to jest właśnie pan... To jest niezbędne. No pan mówił, że wybuduje podobne miejsca. Bardzo proszę teraz pan... Szanowni Państwo, przyzwólcie parę dosłownie zdań jeszcze uzupełnienia do tego, co mówi pan Dąbrowski teraz przed chwilą, panie Pawełko. To dzisiejsze spotkanie jest pokłosiem tego, że rzeczywiście odbyła się Rada Osiedla. Nie wiem, było tydzień temu, dwa tygodnie. Niedawno, w każdym razie, teraz szybko leci.
No i hasło też było konsultacje w sprawie, między innymi, tak, tematem posiedzenia w sprawie budowy wiaduktu. No i przyszliśmy na to spotkanie do tej sali, co prawda osób było trochę mniej. Również włączono rzutnik i byliśmy przekonani święcie, że wreszcie pan burmistrz pokaże nam koncepcję budowy wiaduktu. Tym bardziej, że rzeczywiście już można było przeczytać w gazetach, że pan burmistrz był w Ministerstwie Infrastruktury i konsultował budowę wiaduktu, no w zasadzie w cudzysłowie chwaląc się już budową wiaduktu. I pan burmistrz prędzej czy później rzeczywiście ten wiadukt buduje. I też chciałbym na początku zaznaczyć, że my nie jesteśmy przeciwnikami budowy wiaduktu, bo tutaj za chwilę czytamy w internecie, co te głupki opowiadają, czekaliśmy tyle lat, wreszcie, tak, dziękujemy panie burmistrzu. Mam trochę wątpliwości. No i chyba każdy myślący człowiek powinien mieć wątpliwości, aby przynajmniej zadać sobie pytanie, czy można lepiej spożytkować te pieniądze. Bo pan burmistrz dowiedział się od firmy, która buduje w tej chwili siódemkę, że są nowe technologie, że można taniej wybudować niż kiedyś planowano za 40-60 milionów, budować za 18. Tylko to, co powiedział pan Dąbrowski, to będzie wiadukt, który można nazwać kładką, tak? Przez tory i już raz zrobiona zablokuje dalsze możliwości w tym względzie. No i przychodząc na to spotkanie, niestety nie otrzymaliśmy żadnej koncepcji, żadnej informacji o jakiejkolwiek koncepcji. Pan burmistrz zaczął z kartki tylko czytać jakieś swoje przemyślenia, informacje. No, od kilku, nie wiem, też już tygodni czy nawet miesięcy usługa online też próbuje tę koncepcję dostać. Powiedziano tutaj, że radni coś wiedzą więcej. Radni wiedzą nic. Kompletnie nic. I na nasze prośby, żeby traktować budowę wiaduktu całościowo jako wjazd na wiadukt i zjazd z tego wiaduktu po jednej i drugiej stronie toru, a więc to znacznie więcej milionów niż 18, pan burmistrz powiedział, że to jeszcze nie ten etap, on nie będzie nic konsultował. Najpierw zbudujemy wiadukt, a potem będziemy myśleli, co dalej. Tak było niestety. Tak było niestety powiedziane. W związku z tym poprosiliśmy, no nie wiem tutaj, żeby zrobić rzeczywiście albo rozpocząć konsultację na ten temat. Powtarzam, nie jesteśmy przeciwnikami tego wiaduktu, natomiast kontynuując tutaj parę myśli. PKP, szanowni państwo, krew zalewa, naprawdę, ja przeczytałem całkiem niedawno, że Polska, żeby nie stracić pieniędzy unijnych, będzie remontowała za setki milionów, jeśli nie za miliard złotych, strzelam teraz, odcinek Poznań-Warszawa, żeby przyspieszyć cały ruch o 5 minut. O 5 minut. Więc w związku z tym, dlaczego tutaj nie powalczyć o to, żeby pieniądze pozyskać na ten cel właśnie poprzez PKP? Pan starosta mówi, że ustawa zabrania w tej chwili wybudowania to, co wykracza poza tory, no to od czego jest specustawa? No od tego, żeby to na chwilę zmienić. Tym bardziej, że tak się zdarzyło, rzadko tak się zdarza, że pan burmistrz jest w układzie rządzącym, co by to nie mówić, ma dojścia albo mógłby mieć dojścia, gdyby chciał do ministrów i te sprawy do posłów tak, a nie inaczej załatwiać. W związku z tym, no nie wiem, tracimy w tej chwili, tak się nam wydaje, szansę, żeby PKP uczestniczyło czy nie przede wszystkim finansowo w tym przedsięwzięciu, no bo to są obojętnie, nawet jeżeli to jest 18 milionów, to są, tak jak tutaj widzimy, to są nasze miliony. Ale to jest fikcja. Ale, bo na ulicy Demokratycznej wiadukt, most, który był wcześniej budowany, były też zakładane mniejsze pieniądze, no, a nikt nie wierzy pod uwagę, że to są tereny bagienne. No więc ja prosiłem pana burmistrza, że jeżeli już mamy wydawać większe pieniądze, 18-20, to wydajmy 30 milionów, ale zróbmy coś od początku do końca dobrze. W związku z tym, To, co było tutaj przed chwilą mówione. Szanowni państwo, wyobraźmy sobie, co się będzie działo, a ja tak mówię, że różnica będzie taka między tym, co teraz się dzieje, a co będzie się za chwilę działo, że teraz stoimy przed przejazdami, a być może po budowaniu wiaduktu będziemy stali nad przejazdami.
Wyobraźcie sobie Państwo, czego chcemy? Prosimy Pana Burmistrza o to, żeby poprosił, zażądał, że płacimy tej firmie z Poznania, czy nie wiem skąd ona jest, która tutaj różne koncepcje sporządza, żeby dokonała rzeczywistych wyliczeń. Ile tysięcy samochodów, nie wiem na jaki okres czasu będzie przyjeżdżało tą ulicą albo tym zjazdem i tym zjazdem. A nie, że to się zrobi dopiero potem, jak się wybuduje wiadukt. Czyli wyobraźcie sobie Państwo, jeżeli według tej koncepcji, której nie znamy, ale jeżeli jest tak, że tylko jest jeden zjazd na wysokości cepi, tak? No to w tym momencie rzeczywiście cały ruch, a wyobraźcie sobie, ten ruch, który idzie teraz Mickiewicza, powiedzmy, że w 2/3 niech się przeniesie, on będzie ciągle rósł. Ciągle będzie rósł. No bo tak to jest. Przeniesie się tutaj na ulicę tą tutaj w tej chwili Drwęcka. No to ci, co mieszkają teraz na Plasy Tysiąclecia, no to nam serdecznie za to podziękują. I to, co powiedział Pan Dąbrowski, zobaczcie, że ruch nie tylko z tego powodu Lubań się przerzuci tutaj na Olsztyńską, ale przecież ci z Lubań i z osiedla plebiscytowego, bo nie będzie wjazdu na siódemkę, będą musieli przejechać ulicą Olsztyńską albo do Górki, czyli przez przejazd dawny, a więc wiaduktem, albo na ulicę przy sądzie dawnym na szosę Elbląską. W związku z tym... Przepraszam Pani Czarno, tylko bo tutaj koleżanka chciała zadać pytanie, ona musi wyjść tam. Myślę, że to jest szkoda naszych wszystkich czasów. Nie. Nic z tego nie wynika. Wszystko, co Pan powiedział Dąbrowski, teraz Pan częściowo powtarza. Ja miałam jedno jedyne pytanie. Ja jestem zmotoryzowana i mnie interesuje, jak ja po owym wiadukcie, czy pani radna, która widziała te plany, tak? Bo to one też nie wiadomo, czy każdy ma nie widziała prawo. Nie. Czy tam jest coś zaznaczone, trendy będą chodzić pieśni? No więc właśnie pani mówię, że teraz wyobraźcie sobie Państwo tutaj. W czerwonych koszarach zacznie mieszkać, strzelam, 2000 ludzi dodatkowo. Co druga osoba będzie miała samochód. Przy okazji w planie zagospodarowania jest zrobiona część przemysłowa, gdzie samochody ciężarowe do tego dojdą. I one zgodnie z planem będą jeździły w pierwszej dywizji. Ale jak będzie młodzież chodziła do szkoły? No więc właśnie, no to właśnie po to są te konsultacje. Bo najmniej mówimy o pieszych. Ja na razie Państwu zgłaszam, żeby zapisać, żeby Pan Burmistrz odpowiedział na to właśnie teraz dalej. Wyobraźcie sobie Państwo, że teraz, no dobrze, z tamtej strony wszyscy jadą. To teraz gdzieś? Każdy będzie chciał jechać w Kopernika, prawda? I tak jadą. Ale 2/3 ruchu z Mickiewicza ruszy w tamtym kierunku. Tu chodzi o to, żeby Pan Burmistrz przedstawił koncepcję rozwiązania całościowego. Jeżeli to ma kosztować 40 milionów, to róbmy to, ale zróbmy to za 40 milionów, niech to ma ręce i nogi. Bo, Szanowni Państwo, naprawdę obudzimy się z ręką w nocniku. I kolej zlikwiduje ten przejazd. I jeszcze to, co było mówione. Dojazd do cmentarza będzie tylko i wyłącznie od strony Sienkiewicza, która z góry nie jest. I wyobraźcie sobie, że tam już będzie 1000 pokój. Co się będzie działo w tym miejscu, jeżeli chodzi o ruch. I tutaj ewentualnie możliwe byłoby rozwiązanie częściowo problemu rondo. Rondo tutaj duże tutaj na tym fragmencie miasta, tak? Natomiast ponoć, nie wiem, ono jest tutaj teoretycznie nie do zrobienia. Tu? Tak. Za dużo nie jest, bo jest, bo byśmy chcieli zrobić tutaj rondo tu, bo tu, przez okno. Ale niestety tam są mieszkańcy, którzy nie mogą wjeżdżać z posesji na rondo. Tak. I teraz słuchajcie, ja się tylko, Szanowna Pani, ja się mogę tylko domyślać, jak będzie do szkoły dojazd. No z tego wynika, no można się tylko domyślać, że pod estakadą, pod wiaduktem, od strony ulicy Sienkiewicza, tam trzeba kawałek muru rozwalić, tam gdzie były ogródki LO, tam chyba będzie dojazd LO, bo innej możliwości nie będzie. No ale my tego nie wiemy. Nie widzimy żadnej koncepcji. Pan Burmistrz nam nie przedstawił kompletnie nic. Nic. Twierdząc, że nie będzie robił konsultacji, że to jeszcze nie jest ten etap. Zamiast wydawać 40 milionów na postawienie wiaduktu, który tylko będzie wrzodem, przeproszeniem na dupie, to lepiej zainwestujmy w to, żeby te miasto miało miejsca pracy, żeby w momencie, kiedy jest postawiona obwodnica i dużo ludzi będzie nas mijało, żeby tu coś się rozwijało, czy turystyka, czy cokolwiek. I teraz ostatnie naprawdę zdanie. Co można wymusić na PKP i co by realnie poprawiło sytuację w Ostródzie? Naprawdę nie proszenie, tylko żądanie, protestowanie, żeby usprawnić ruch.
Zobaczcie Państwo i sami przyznacie rację, że te przejazdy są notorycznie zamykane za długo. Czeka się na pociągu. Powinno być tak, jak na światłach do tego zastosowania. Gdyby minutę się stało, nawet byśmy tego nie zauważyli, że są przejazdy. Więc na przykład wymusić na PKP, że w godzinach szczytu, 7-8 rano i 15-16 nie ma mijanek, bo to też jest często denerwujące, i żadnych drezyn, które pojedyncze sobie jeżdżą, tylko wyłącznie pociągi rejsowe. Wtedy Państwo sami by się zauważyli, że się czeka 3, 4, 5 razy mniej na przejeździe. Już to by załatwiło temat. Na to trzeba rozmawiać, żądać, coś robić, być aktywnym, a nie raz sobie zrobić zdjęcie z wiceministrem czy ministrem infrastruktury w Warszawie. Więc... A o niepełnosprawnych i inwalidach to nikt nie pomyślał, jak z jednej strony przez tory przejść. Więc nie wiem, co to pod nami zapisane. Ja w każdym razie zgłaszam taką prośbę do pana burmistrza, żeby konkretnie wyliczył, jaki będzie ruch po wybudowaniu wiaduktu. To można przewidzieć nie tylko w tym roku, ale za 5 lat i za 10. Licząc, że będzie przybywało w określonych kwartałach mieszkańców i firmy będą otwierane. No i gdzie jeszcze technicznie można próbować zrobić zjazdy? Ile to będzie kosztowało? No chociażby pierwszy lepszy pomysł, rozładowanie ruchu, przynajmniej już zrobienie pierwszego ślimaka w stronę ulicy Stapińskiego. Dla samochodów na przykład już osobowy, żeby nie musiały jechać na Plac Tysiąclecia albo na Olsztyńską, tylko żeby w prawo skrętę mogły skręcić w Stapińskiego na przykład. Na Torwęckiej to już długo to co jest proponowane, to jest kładka, która zakorkuje nam tutaj miasto na wysokości ulicy. Na co planuje? No my tego nie wiemy. Ja myślałem, że przyjdzie pan burmistrz i nam to wyjaśni. Z tego co mówił pan burmistrz na poprzednim spotkaniu, to zdołaliśmy zrozumieć, ale tak do końca też może nie, że tak naprawdę to te uliczki zostaną wyłączone tak naprawdę, że nie będzie żadnego zjazdu, że ma być z tamtej strony zjazd w ulicę w lewo w Plac Tysiąclecia, dalej przejazd na ulicą tutaj w tą Czarnieckiego, w tą stronę tutaj Sienkiewicza, no takie koło robić, żeby się dostać ewentualnie do ulicy Węckiej, tej Zaogólniaków, no to jest demokracja. Dywizji to jest ta, demokracja. O waszej ulicy pan nic nie powiedział i no żeśmy też tak zrozumieliśmy, że ta ulica praktycznie no, ona będzie odcięta no, dla samochodów. Ja zadałam panu burmistrzowi pytanie, bo tutaj jest no Ogólniak, no piękny budynek, zabytkowy. No dobrze, no niech będzie ten wiadukt, bo on jest konieczny, tylko jak to wyciśnie? Nie jest konieczny. Po co tam mówi? Ale kto powiedział, że nie jest konieczny, jest tylko fanaberia chwilowa. No, tak jest, ja nie jestem zmotoryzowana, no takie są głosy, są podzielone, dobrze. Jakby zamierzał ewentualnie wyciszyć, no bo się odbywają lekcje, tak? No będzie ruch. Powiedział, że będą no, ekrany dźwiękowe. No właśnie dzisiaj jeszcze do mnie dzwonił. No te ekrany to ja rozmawiałem tam, że one będą dobrze. Piękny zabytkowy budynek ogrodzili sobie ładnie ekranami. Zrobimy z tego prowadzić, ale no, ja gratuluję widoku z tej szkoły na te ekrany. Na ten temat w ogóle nie ma, poza tym konserwator zabytków z tego co wiemy, ale to jest taka, no wiemy na zasadzie plotki, bo nie wiemy, czy to jest prawda, że konserwator zabytków nie za bardzo się zgadza na tę koncepcję, ale że są na niego tak zwane naciski wywierane i wtedy nie się zgodzi, bo odwołają, no i co, stanu swojego kobieta, tak to wygląda. Na ten blok powiem tego. Proszę pana, tutaj się dobijał. Słyszę, że któryś raz od Wilżonka, z pana Dąbrowskiego, pana Cezarego, chodzi o te konsultacje społeczne. Ja chciałem tylko tego, bo ja się kompletnie nie znam na tych rozwiązaniach, które ich leczała przed ludźmi mądrzejszymi. Chodzi o te konsultacje, bo ja odnoszę takie wrażenie, ja nie wiem jak państwo, ale odnoszę takie wrażenie, że samorząd miejski, a przynajmniej jego koalicyjna część, zostawia taką pewną, dla mnie jako mieszkańca, trochę taką niebezpieczną pułapkę. To znaczy, oddaję teraz w formie propozycji budowy wiaduktu, wiadomo, jak ostruda jest spragniona
jakiegokolwiek rozwiązania, które by... Ja jestem od radziła, panią Giercio, że wiem, ale ja tu jest do dzisiaj się nie mogę odstać z tymi przyjazdami. W każdym razie wydaje mi się, że jest zbudowana taka pewna pułapka, bo my chcemy zbudować, czyli patrzę, ja być może się mylę, tylko to jest moje wrażenie. Zobaczcie, chcemy wam zbudować wiadukt, a tu nagle tyle głosów sprzeciwu. Tak, nagle pan Dąbrowski, nagle pan Marzyński, kopa ludzi. Nie, to nie chodzi o to. To panie Cezary, podpisuje się pod tym, co powiedział. To chodzi o to właśnie, żeby to dokładnie przeanalizować. Każdy głos, nawet choćby był nie do końca mądry, wysłuchać, bo czasami nawet i w głupim zdaniu jest jakaś narracja, która mogłaby w czymś tam pomóc. Ale niestety widzę i czuję to, a mam ku temu swoje podstawy, bo będąc na poprzedniej Radzie Osiedla Świętego Franciszka, gdzie pan wiceburmistrz powiedział w sprawie konsultacji, jeżeli chodzi o sieć miejskich autobusów, że to nie, wzięli fachowca, to już jest zrobione. Ale tam mieszkańcy pytają, ale zaraz, ale nas nie pytał, jak byśmy chcieli, bo my stąd dojeżdżamy w wiele miejsc. Nie, my już to zrobiliśmy, my wzięliśmy młodego. Widzicie? I to jest właśnie w pewnym sensie ta pułapka, że jest grupa ludzi, która rzeczywiście, być może im się tylko wydaje, wie lepiej i pewnie oni to zrobią. Tylko chodzi o to, że nas nikt o to nie pyta. Mądrzejszych też się widocznie chyba nie pyta. I właśnie to jest ta pułapka. My chcemy wam dać, a wy narzekacie. No nie, to zróbmy to, ale zróbmy to cholera porządnie. Tak, żeby to rzeczywiście było funkcjonalne. Nawet gdyby to miało kosztować więcej. I niech kosztuje więcej. Nie róbmy dziadostwa, tylko wy w końcu z nami rozmawiacie. I to moja prośba do państwa radnych miejskich. Nie, to będzie wszystko zaprotokołowane, no przekażemy panu burmistrzowi. Ja nie jestem radną, rozumiem, że my jako rada osiedla działamy wyłącznie społecznie. Ale przekażemy panu burmistrzowi. Ja tylko jedno zdanie. Serdeczna prośba. Konsultacje są niezbędne. To ja państwa proszę serdecznie. To mówcie to na sesjach, kiedy jest to nagrywane, kiedy patrzą na to ludzie i słuchają tego ludzie, mieszkańcy. To wnoście państwo w formie oficjalnych wniosków, że oni mają zacząć w końcu z nami rozmawiać. Bo to jest samorząd, czyli my sami rządzimy. A to, co w tej chwili jest proponowane, czyli że my robimy, a wy tam siedzicie cicho, to jest atrapa samorządności. Dziękuję. Nagrywa się, będzie w razie czego. Proszę bardzo. Ja chciałbym, podobnie jak kolega, zabrać głos w kategoriach konsultacji społecznej tej kategorii. Myślę, że piękne nazywające się określenie jest w absolutnym kryzysie. Jako takim znaczenia tego słowa, konsultacje w państwie na temat oświaty pokazują, jaki jest kryzys tego wyrażenia. Ja myślę także, i tu bardzo dziękuję pani przewodniczącej i generalnie Radzie Centrum, że podjęła ten temat i żałuję, że nie byłem na dwóch poprzednich spotkaniach, ale z dzisiejszej rozmowy i w ogóle ze stanu rzeczy, jak analizuję, który jest w trakcie, jak on jest żywy, jak jest dynamiczny, ewidentnie chciałbym zawnioskować tutaj, żeby dzisiejszym projektem jakimś czy wniosku przyjąć, żeby zobowiązać pana burmistrza, żeby to on się stał stroną, która aktywizuje konsultacje społeczne. Temat generalnie nie dotyczy już tylko osiedla Centrum. On dotyczy praktycznie całego miasta, a nawet i sąsiednich gmin i wiosek i całego środowiska wokół. Z tym, że oczywiście w tym wniosku chciałbym, żeby pan burmistrz był zobligowany do tego, że on niezwłocznie przystąpi do tych konsultacji. Ja jako przedsiębiorca również rozmawiałem z wieloma instytucjami, które można powiedzieć są zainteresowane bezwzględnie, podobnie jak i mieszkańcy, w zakresie przejrzystości funkcjonowania pewnych rozwiązań komunikacyjnych. I ja jako, można powiedzieć, radny nie jestem w stanie im również nic powiedzieć, bo po prostu tej wiedzy również nie mam. Panu staroście bym zwracał też uwagę, że miał niezbyt szczęśliwe podejście z propozycją umowy z panem burmistrzem w rozwiązaniach z Budimexem w zakresie użyczenia dróg. W związku z tym tutaj też pewne niebezpieczeństwa, jak widać,
gdzieś się kroją i są możliwe. Ale sama idea właśnie konsultacji, ja nie sądzę, żeby to powinno to być, że pan burmistrz coś wiążącego i przekonującego, bo to jest istota sprawy, żeby przekonać wśród konsultacji co do projektu, co do słuszności, co do wielokrotności form wyboru, które można powiedzieć wiedza w tym zakresie w samym urzędzie też istnieje. Także dziękuję bardzo. Ja tylko chcę przypomnieć, że konsultacje odnośnie Budimexu i dróg to były z mojej inicjatywy, przed podpisaniem umów. Bo też było takie dziwne wrażenie, że umowy są podpisane, a my przystępujemy do rozmów. Niestety, znaczy wstępnie, tak nie było. I ten przykład, który miał miejsce z Budimexem, pokazuje, jak ważne dla mnie są rozmowy z mieszkańcami, którzy de facto mnie nie wybierają. Mnie. Także ja jestem zwolennikiem rozmowy i też uważam, że budowa tego wiaduktu, ona nie jest sprawą tylko tego osiedla, bo ona jak gdyby będzie rzutowała na komunikację całego miasta. Nie tylko miasta. No ale was interesuje miasto. Was interesuje miasto i myślę, że to jest najważniejsze. I ona na pewno będzie jak gdyby sięgała wszystkich mieszkańców, bo jeżeli ktoś by chciał przejechać z jednej strony na drugą stronę ulicy, miasta, no to jego to będzie dotyczyło. W największym stopniu was, bo tutaj mieszkacie najbliżej. I myślę, że te konsultacje, one muszą się odbyć. I muszą być wysłuchane głosy, bo nikt najmądrzejszy w tym samorządzie to nie jest. Bo ja się nie znam na drogownictwie i oczekuję od ludzi, którzy albo mają taką wiedzę, albo czasami człowiek po prostu nie widzi czegoś. No bo ten mieszkaniec, który mieszka przy tej inwestycji, on wie najwięcej. I to jest chyba jedna z najcenniejszych wiedz, które można posiąść. Tylko trzeba rozmawiać i myślę, że to dobrze, że ktoś zapoczątkował, bo czasami rzeczywiście można mieć takie wrażenie, że samorządowcy może nie słuchają, może nie wiem, zaobserwowani są czym innym i czasami taki, że tak powiem, strzał z jakiegoś tam boku daje dobrze wszystkim do myślenia. Czas jest, powtarzam, czas jest na to, bo jeżeli miasto chce sięgnąć po środki zewnętrzne, to będzie to możliwe dopiero na początku przyszłego roku. A rozmowy będą prowadzone pod koniec tego roku. Także ten czas na rozmowę i na wybranie może koncepcji czy rozwiązania, on musi być i tylko trzeba się, że tak powiem, spotkać. No tutaj jak widać na załączonym obrazku, jakoś jest wola jednej strony, drugiej strony. Ale myślę, nie zrażajcie się. Takie jest moje wrażenie. Nie zrażajcie się, bo ja nie znam samorządowca, który nie chce rozmawiać z ludźmi. Bo jest to, tak powiem, myślę, że będzie chciał. Myślę, że będzie chciał, bo być może, że no, trudno mi jest ocenić, ale ja nie znam samorządowca, który nie chce rozmawiać z ludźmi, bo to jest, powiem tak wprost, jest to w jego interesie. Co to dużo opowiadać? Także myślę, że takie spotkania będą i one muszą być, bo inaczej się to po prostu nie da. Ja tutaj zobowiązuję się i poprosiłam tutaj kolegów radnych o informację, kiedy będzie następna sesja poświęcona między innymi, no bo tam o tym wiadukcie cały czas mówicie. Przyjdę i zabiorę głos jako gość, jeżeli mnie dopuszczą oczywiście do głosu, myślę, że tak. No czy pan burmistrz ulegnie, trudno mi to powiedzieć. No jednak kto nic nie robi, no to się nic nie dzieje, trzeba próbować. No ale my wszyscy tu jesteśmy za konsultacją przecież. I również bym prosiła, że jeżeli byłaby taka możliwość, żebyście państwo może w tej sesji, na tą sesję
przyszli. Ale pani, bo to nic nie da. Nie, to nic nie da. Ale no, trzeba próbować, pani Agnieszko, nie można mówić, że nic nie da. Automat, na sesji będzie za kilkanaście miesięcy nawet, tak? Bo to będzie dopiero uchwalanie budżetu i tak dalej. I ja po prostu, jeżeli pan burmistrz nie będzie chciał dalej się z nami spotykać, no to ja zrobię taką akcję jak z basenem, bo to nie jest żaden problem, a wiadomo, że ludzi trzeba słuchać, już się chyba tego nauczył. Mam nadzieję. No coś musimy zrobić, proszę bardzo. Tak jak pani powiedziała, to zjeżdżają z górki, prawa strona ulicy, ulicy Drwęckiej. No tak, żeśmy zrozumieli z tego, co to pan burmistrz mówił poprzednio, że praktycznie prawa strona ulicy Drwęckiej będzie wyłączona. No. To ja mam tam działalność, tak? Mam to, teraz tak jak pani powiedziała, na nowy cmentarz, to ja będę musiał takie koło robić, tak? Jak jechałem, jak nowy typowy był na tego cmentarza, to właśnie Lemka był kłopot, tak? Miał takie do miasta, był łatwiej pomóc, tak? To teraz znowu ja. Nic tylko się dowiedzieć. Dlatego musicie jako przedsiębiorcy nas pomóc, żeby było głosów tak jak teraz jest. Tak. I zostawi to tylko. No teraz, tak. To jak budowali siódemkę, mam zakład kamieniarski po tamtej stronie, tak? No to może pani wiedzieć, jadąc po silikon, to albo musiałem jechać przez Wałbrzychowo, albo rowerem po Chorzustu, bo najbliżej, tak? Żeby kupić silikon, nie? To ja tak dostałem po dupie, za przeproszeniem. Ale my sobie zdajemy z tego sprawę, widocznie no. Drugie miesiące. Też nie pan burmistrz nie, no. Więc dalej jakby. Z mojej strony prowadzenia działalności gospodarczej, gdy się rozwijam, rozwijam, tak? Bo robi się ciężko. Teraz tak. Nagle odczuwam to, że jest jakiś dopust Boży, a my się bronimy przed tym. No bo no, tak to jest. Drzewo jest jakby przesądzone. To jest to chłopko. Do konsultacji państwo udowodnili, że są gotowi. Do konsultacji pan burmistrz się powinien rzetelnie przygotować. Nie to powinno być, nie powinno być z dnia na dzień. Pan burmistrz powinien mieć zadanie. Ogłosić, nie wiem, przetarg, firmę zatrudnić, tak jak myśmy, jeżeli nie wierzy tym danym, które tam są, która zbada rzetelnie, beznamiętnie, zbada tak, jak to robi w wielu miastach w Polsce, co to przyniesie. Pan burmistrz jest nieprzygotowany na odpowiedzi. Dlatego państwo nie macie tych prezentacji, bo ich de facto nie ma. To są takie. Ale to myślę, byle jakie rysunki, że ich nie ma. No. Byle jakie rysunki. Ja powiadam jeszcze jeden argument. Najwięcej pierwszych jest. Z tych, że przez przejazdy. Ten przejazd już dzisiaj można powiedzieć. On nic mieszkańcom Ostrudy pieszy nie daje. Gdyby państwo mówili z Wodryzonem, kompletnie nic. To znaczy, ta koncepcja, którą przedstawia pan burmistrz, wygląda w ten sposób. Wszyscy będą się korkowali przy wjeździe tutaj, Grunwaldzka, z jednej strony Kopernika, żeby wjechać na wiadukt, identycznie z tamtej strony. Ludzie ewentualnie będą mieli możliwość przejścia płatku. Tutaj od mniej więcej, jak jest Drwęcka 5, jak jest przejście dla pieszych przy Ogólniaku, do aż mniej więcej z zjazdu na Plac Tysiąclecia. Czyli taką długą płatką pieszą. Bo tak to by było. No, ci, co się tam, to znaczy, dla tych zakładów, co ja widziałem na tym planie, to jest na Ostródzie online ten projekt dostępny. Taka wizualizacja. Jeszcze pytanie, jak jest też ten ruch okręczny na Plac Tysiąclecia, demonto, tam w prawo przed ten sklep z płytkami i tutaj trochę zedło tu. Jest taka drużka lokalna poprowadzona. No właśnie, no, uliczka, no powiedzmy, uliczka do zakładu wulkanizacyjnego. Ona tak w ten sposób tam wygląda. Natomiast powiem tak, dla pieszych na dzień dzisiejszy. Natomiast ja powiem tak, jaka taka koncepcja dla pieszych rozwiązania. Przejście pod torami na wysokości ulicy Pułaskiego w Kolejową. Pod torami dla pieszych. I folia na żaby, tak żeby też przeszły. Nie. To nie jest tam. Ja mówię tylko o przejściu dla pieszych. Ale są rozwiązania w zasadzie miejsc, tak jest. Prawda. Albo schodów ruchowych. Dlatego proszę państwa. W tym miejscu można zrobić właśnie i schody, i wyjście. No,
Ja uważam to, co przedstawiono, że to jest koncepcja. A jak sama nazwa mówi koncepcja, to jest jakaś tam pomysł. Mam nadzieję, że wiele pomysłów można jeszcze wprowadzić. Takie moje spojrzenie, ale nie wiem. Także pracujcie nad wspólnym. Czy jeszcze jakieś tutaj są głosy? Przepraszam bardzo, kajam się za nieobecność pana burmistrza, choć nie powinnam, bo to nie moja wina, ani wina radnych, bo mówię, do wczoraj pan burmistrz miał przyjść. O 17 do mnie na komórkę zadzwonił, że... Nie, no mogło mu coś wypaść. Że, no mówię, zacytowałam dosłownie, pani Ewo, jestem zarobiony. No to wam tak, no mówię, co, jakie otrzymałam informacje, tak? Także dziękuję bardzo za udział. My nie poprzestaniemy na tym, będziemy próbowali pana burmistrza zmusić do konsultacji. Nie wiemy, jak to zrobimy, ale się zastanowimy i spróbujemy.